an unboxing video. There's two. Dream vacation. Now watch how many times she's harassed by men. You want to come to the hotel with me? No. Can you leave us the alone? The confrontation arrives, the man flees. Just minutes later, police arrive. Igrzyska olimpijskie powinny być globalnym świętem sportu, łączącym sportowców i kibiców z całego świata w duchu przyjaźni i pokojowej rywalizacji. Olimpiada powinna inspirować młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej i rozwijania swoich talentów, pokazując, że sport może być drogą do osobistego rozwoju i sukcesu. Dzisiaj jednak obserwujemy zupełnie inny obraz, dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj prawdzie kryjącej się za tym wydarzeniem sportowym. Posłuchamy o sportowcach przez... Zobaczymy, jaki los spotyka kobiety w Paryżu i zastanowimy się nad tym, czy właśnie tego chcieli mieszkańcy miasta. Jesteście gotowi? No to lecimy! Nadszedł długo oczekiwany przez fanów sportu okres. Paryż został wybrany jako gospodarz po kilku rundach głosowania, w których rywalizowały inne miasta. To pierwsze igrzyska w Paryżu od 1924 roku, więc wydarzenie to ma duże znaczenie historyczne dla miasta. Przykuło ono jednak uwagę nie tylko ze względu na charakter i rozgłos, jaki towarzyszy zaciekłym konkurencjom sportowym. Miało się okazać, że ilość afer i skandali wykracza daleko poza charakter sportowy. Mamy do czynienia z ideologiczną i polityczną konkurencją o to, co stoi za organizowanym wydarzeniem i jakie przesłanki pozwoliły na to, by wyglądała ona w ten sposób. Jednym z głośniejszych incydentów miał okazać się udział jednego ze sportowców. Będzie mógł wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich zawodnik, który został skazany za to, że siłą zmusił 12-letnią dziewczynę Brytyjkę do tej aktywności, którą zazwyczaj dobrowolnie za zgodą wykonują osoby dorosłe. Najlepiej po ślubie. Nie będzie mogła wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich gwiazda brytyjskiego sportu za to, że 4 lata temu podczas treningu źle potraktowała konia i ktoś to zdołał nagrać. Jeszcze się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu tak naprawdę nie zaczęły, a już mamy skandal za skandalem. Ta gwiazda brytyjskiego sportu to Charlotte Dujardin. Ujeżdżenie koni dresaż, czyli ta konkurencja, w której tak naprawdę całą ciężką pracę wykonuje koń. Rekordowa liczba medali olimpijskich, 6, w tym 3 złote. Co ciekawe, to nagranie nie ujrzało jeszcze światła dziennego, nie można go odnaleźć w mediach społecznościowych, co jest zadziwiające, lecz rzekomo zawodniczka miała 24 razy z rzędu agresywnych użyć bata. W ogóle to niezwykle intrygującym jest, że człowiek ten sam z siebie nie postanowił schować się w cień. Myślał, że internet się nie dowie, a jego sprawa nie zyska większego rozgłosu. Jeżeli tak, to grubo się mylił. Była to jedna z głośniejszych afer, która obiegła internet, zwracając uwagę nawet tych, którzy ze sportem mają niewiele wspólnego. Gdzie są organizatorzy? Kto zezwolił temu człowiekowi na udział w igrzyskach, które powinny symbolizować zdrową rywalizację i pojednanie? Jeżeli uważacie, że to jest wystarczającym powodem, by przekreślić igrzyska, to poczekajcie. Mamy oczywiście obecnie do czynienia z bardzo trudną sytuacją polityczną. Ci z nas, którzy nie widzieli tego na własne oczy, mogą mieć problem z tym, by wyobrazić sobie, jak tragicznie wygląda dziś sytuacja w dużych miastach na zachodzie. Z jednej strony jest tam pełno turystów, z drugiej ogrom wiadomo jakich przyjezdnych. Obywatele i mieszkańcy mają dość, a wielu z nich sprzeciwiało się organizowaniu sportowych konkursów w swoim kraju. Nie chcieli, by przybywało jeszcze więcej gości. Już teraz na ich ulicach jest dość niebezpiecznie. Ponadto, część mieszkańców uważa, że inwestycje związane z igrzyskami prowadzą do gentryfikacji i wykluczenia mniej zamożnych mieszkańców z niektórych dzielnic. Będą oni mogli patrzeć z okna najwyżej na chaos, który przetacza się już teraz po ciasnych alejkach. Może więc i lepiej dla nich, że zostaną w domu? Tak czy inaczej obserwujemy też bogate przykłady niesprawiedliwości. Nie tylko ze względu na udział kontrowersyjnych sportowców, ale również na nieobecność tych, którzy w innych warunkach zasłużyłby na spełnienie tego atletycznego marzenia. Jednym z nich jest Mohamed Hamada, palestyński sztangista, który nie mógł przybyć do Paryża. Czemu? Bo schudł 20 kilo po tym, jak był karmiony wyłącznie paszą dla zwierząt. Wprawdzie nie wiemy, czy w innych okolicznościach mógłby wziąć udział, ale na pewno był obiecującym kandydatem. Nie jest to rzecz jasna w tym przypadku winą organizatorów. Na pewno nie bezpośrednio. Jest to spowodowane trudną sytuacją. Hamada zmierzył się z okolicznościami, które nie doprowadziłyby go do stanu, w którym jest, gdyby nie natarcie obcych sił. Wszyscy natomiast doskonale wiemy, kto wspierał je finansowo przez długie miesiące. Przypadkiem czy też nie, nasze rządy dołożyły coś od siebie, by ten człowiek nie był w stanie spełnić swojego marzenia. Wielu innych nie miało jednak tego samego problemu co on. Pojechali do Paryża, gdzie mogą spędzić świetnie czas, nawet chyba lepiej niż przewidywali.
I guess I know what my teammate's gonna be up to tonight. Hej, to coś masz dać! Show us, what is it? Should we do an unpacking video? An unboxing video? There's two. Just use it. Ciekawy sposób na przywitanie gości. Zastanawia mnie tylko, do czego potrzebny im jest taki prezent. Przybyli tutaj dla sportu i rywalizacji. Chcą wyjść z medalem. Dzieci czy ciąża nie powinny chyba nikomu zaprzątać obecnie głowy. Możliwość odwiedzenia Paryża to z pewnością szansa dla wielu z tych osób, by zobaczyć kawałek świata. Odwiedzić inny świat, ale jakoś mało poważnie wygląda taki gest. Nie każdy przypuszczalnie był na to przygotowany i nie wszyscy postrzegają to jako miły prezent. Mówimy o zbiorowisku wielu kultur, gdzie niekoniecznie musi być to mile widziane. Nie jest też niczym nowym, że je rozdano. Są to natomiast dość duże ilości, bo mówimy o 300 tysiącach sztuk. W Tokio rozdano ich 2 razy mniej. Okazuje się jednak, że może być to uzasadnione. Paryż to w końcu ponoć miasto miłości. Albo przynajmniej taką łatkę nosiło przez bardzo długi czas. Dzisiaj zdaje się, że charakter się nieco zmienia. Nawet można powiedzieć, że diametralnie. Obecnie mniej oczywistym może być to, że spotkamy się z tym, że mężczyzna uklęknie przed swoją partnerką pod wieżą Eiffla. Możemy natomiast być przypadkowymi świadkami kulturowych starć między blond włosymi turystkami, a przybywającymi z dalekich stron świata przyjezdnymi. Łączy te dwie grupy to, że chcą skosztować nowej kultury. Dzieli natomiast fakt, że mają zupełnie inne podejście do tego, co oznacza jej poznawanie. Dream vacation. Now watch how many times she's harassed by men. You want to come to the hotel with me? No. Can you leave us the alone? No, please leave us alone. No. Yeah. No. What? How much? How much for? Zero. Zero? Zero? No, like no. It's a no. No, not possible. Like at all. No. What's going on? Who's next? Giannis. Jest to co najmniej obrzydliwe. Jasne, każdy mężczyzna mógłby zaczepić kobietę na ulicy. Z jakiegoś jednak powodu to głównie ci, którzy z Francji nie pochodzą i mają z nią niewiele wspólnego, zdają się wręcz osaczać atrakcyjne kobiety. Długo planowana podróż dla wielu z nich staje się tym samym traumatycznym doświadczeniem. Co gorsza, pojawia się ogrom doniesień o podobnych sytuacjach w internecie. Niestety wiele z nich nie kończy się happy endem. Przekonała się o tym jedna z kobiet, która doznała w Paryżu czegoś, co zostanie z nią już do końca jej życia. Czegoś tak traumatycznego, że nierzadko lata terapii nie są w stanie zagoić powstałych ran. Dech w piersiach obserwatorów świata zatrzymał się, gdy usłyszeli o historii tej kobiety. A major police investigation is underway tonight after an Australian woman reported being gang here in the party district of Paris. This 25-year-old woman, according to several French media outlets, sought refuge in a kebab store just meters from Moulin Rouge. She went inside with her dress on back to front. It was reportedly torn, and she told police that she had been by 5 men. Now, this woman was taken to a local hospital. It was there that she underwent a medical examination. Just a horrific incident that's been reported here tonight. It's alleged that this happened over the weekend, the early hours of Saturday morning. We do believe that this woman was planning to go back to Australia, but she is staying here in Paris to help police with their inquiries. 25-letnia kobieta w potarganym ubraniu wbiegła do lokalu z kebabami, powiedziała, co jej się przytrafiło i poprosiła o pomoc. Zaangażowana została policja, ale sprawców nie udało się zatrzymać. Mimo tego, że w Paryżu obecne są dziesiątki tysięcy mundurowych, którzy powinni pilnować porządku, tym razem nie udało się wymierzyć sprawiedliwości. Świat obiegło natomiast nagranie straumatyzowanej kobiety, która zalana łzami prosi pracowników o pomoc. Visibly distressed on CCTV and in tears. A woman helps her with water, staff try to comfort her. Then a man walks in. She gestures, that's him. The alleged attack fingers and even approaches, a pat on the back before English speakers walk in to help. He makes an order, but then another diner takes a swing. The confrontation. The man flees. Just minutes later, police arrive. Wyobrażacie sobie, że jeden z mężczyzn wszedł jak gdyby nigdy nic do restauracji, a i tak nie dokonano aresztowania na czas? Co gorsza, podobne sytuacje mają nieustannie miejsce. Ich częstotliwość stale rośnie, a służby bardzo często nie wykazują się oczekiwaną skutecznością. Dziwnym przypadkiem ten wzrost zdaje się być połączony z ciągle zwiększającą się populacją miasta. Nie są to chyba wymarzone wakacje, prawda?